Cześć kochani, witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy z nowych towarów i też z jednej wyprzedaży i też z różnych sklepów. Pokażę Wam fajne rzeczy, piękne sukienki, trochę vintage. Mam nadzieję, że Wam filmik spodoba. Zapraszam Was oczywiście też do polubienia, jeśli takie treści lubicie, oraz do zasubskrybowania kanału, bo dużo będzie tego typu rzeczy właśnie na kanale. Stylizacje vintage, stylizacje w nowych trendach, ale często z rzeczami z odzysku. Lecimy, słuchajcie. Zacznę od akcesoriów i pokażę Wam później te akcesoria też w stylizacjach z innymi rzeczami. Mam tutaj dwa paski, bardzo fajne. Kupiłam je na takiej trochę wyprzedaży, bo chyba po kilkadziesiąt złotych wydaje mi się, że za sztukę, wiecie co, dużo kupuję tych rzeczy i też nie wszystkie ceny pamiętam. Bardzo fajne, w idealnym stanie paski. To jest taki pasek ze stali nierdzewnej i one są z takiego, po prostu z takiego jakby elastycznego metalu. Po prostu zrobiony w sposób elastyczny, sam metal nie jest elastyczny. Bardzo prosty, z fajną, bardzo prostą klamerką, więc pasuje do wielu stylizacji, oczywiście do koloru złotego. Drugi jest taki łańcuchowy pasek, też bardzo fajna rzecz. Ma takie zapięcie typu jak do torebki się dopina. Świetny, naprawdę fajny, bo też można wiele rzeczy na różne sposoby tym upiąć, luźniej i ciaśniej jak się chce. Może zwisać całkiem, może być bardzo obcisły, więc też jest fajny. Kolejna rzecz to właśnie ta bluza, która okazuje się, że jednak trochę zjeżdża z moich ramion. Jest taka oversize'owa z dużymi rękawami, bardzo fajna, jest to bawełna z dodatkiem sztucznego, ale małym. Bardzo mi się spodobała ta bluza, taka po prostu na co dzień, właśnie jak widzicie teraz do jeansów. Mi się wydaje, że wygląda spoko, tylko według mnie jednak jakiś podkoszulek, bo właśnie jak się okazuje zjeżdżają ramiona, no i gdy tak zjeżdżają ramiona, no to lepiej mieć tutaj takie ramionczka podkoszulkowe i lepiej to po prostu wygląda niż biustonosz. Ale właśnie, no człowiek się uczy na błędach, jak widzicie to nie przewidziałam tej akcji. Ale tak czy inaczej bluza jest w porządku i bardzo, bardzo wygodna i bardzo mi się podoba też ten kolor. Nie ma tu specjalnie, tak szczerze mówiąc, o czym mówić, ale pokażę Wam kurtkę, którą włożę na tą bluzę. Vintage kurtka od Classic Lady by Lotz. To jest jakaś niemiecka kurtka. Ona jest mniej więcej w rozmiarze L. Wydaje mi się, że to jest kurtka poliestrowa, bo wiecie, to jest taki jak właśnie taki kurtkowy materiał. Trochę taka satyna, ale właśnie bardziej w stylu kurtki. Natomiast no super styl vintage, naprawdę fajny, taki cropped żakiecik to jest. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mam trochę za szerokie rękawy do tego, ale spróbujemy to jakoś ułożyć. No właśnie takie teraz właściwie w trendach, bo te krótkie żakiety są modne. Wiadomo, to jest na mnie za duże, będzie dużo fajniej wyglądać na osobie w rozmiarze odpowiednim, czyli na L-ce. Ciekawa kolorystyka, zobaczcie, bardzo, bardzo ładne zestawienia kolorów, takie jesienne, więc też wnoszę, że będzie dobrze w tym osobom o typie jesieni, o rudawych włosach, o ciepłym odcieniu i takich, które właśnie super wyglądają w tych wszystkich rudościach, w tych zieleniach, w tych takich złamanych kolorach ciepłych. Ale fajna. Bardzo fajna rzecz, ona ma długie rękawy, ja sobie podwinęłam te rękawy, bo wiecie, jak coś jest jeszcze takie oversize'owe, plus na mnie, plus ma długi rękaw, to przytłacza taki ciuch, ale ma bardzo ładne guziczki, takie złote, tutaj możecie zobaczyć, świetnie te guziczki są zrobione, no i chodzi mi o to, że fajnie są dobrane, nie mogę się dzisiaj wysłowić, fajnie dobrane do ciucha moim zdaniem, no i ciekawa rzecz, bardzo mi się spodobała. Sweterki, słuchajcie. I te sweterki też to nie są żadne wielkie halo, ale fajne. Ten jeszcze jest z Vivę, ale był prany. Sweterek rozmiar L nowadays to może być, wydaje mi się, że męski i damski. Szczerze nie wiem, czy to jest męski, czy damski, ale chyba nie ma znaczenia. Kolor jest taki dość damski i chyba to jest taki oversize sweterek właśnie typu do jeansów. Bardzo fajny, bardzo przyjemny sweterek. Świetny ma ten idealny stan, jak widać. Świetny splot ma, uwielbiam ten splot, taki ryżyk jakby. I na pewno jest to bawełna, tu ma bardzo fajną wszywkę taką markową, więc super wygląda.
To jest, słuchajcie, oczywiście 100% bawełna, śliczny, bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba ten sweter. Jest, tak jak mówię, w idealnym stanie, po prostu super. Słuchajcie, teraz pokażę Wam sukienki. I zacznę od takiej sukienki, która jest do przeróbki i to jest taka sukienka okazjonalna. Będę ją przerabiać trochę na sukienkę taką świąteczną, powiedzmy, Christmas party. To będzie fajna właśnie sukienka na imprezę świąteczną. Ma taki bardzo ładny wzorek i fajny materiał, taki jakby w stylu indyjskim, ale naprawdę w fajnej kolorystyce, takiej dokładnie takiej świątecznej. Więc tutaj nie ma co specjalnie się rozwodzić, to była jakiejś maksymalnej wyprzedaży sukienka. I ona wcale nie jest taka mała, bo ma z tyłu gumę, o, ale ma okropne ramionczka. Te ramionczka oczywiście utnę i zupełnie co innego z tym zrobię. I zobaczycie to później. Teraz właśnie będą sukienki, słuchajcie. Kolejna sukienka. Kolejna sukienka jest to od Mango Suit, bardzo nowa sukienka, jeśli można się tak wyrazić. Rozmiar M, ale wiecie co, takie SM, nie wiem czy to jest takie M. To jest taka ściągaczowa sukienka ze złotą nitką, znowu coś w rodzaju takiej imprezówki. Naprawdę mini jest, słuchajcie, naprawdę jest mini. Bardzo ładny brązowy kolor, właśnie teraz modny w ostatnich sezonach z tym złotym i z taką ozdobą na środku. Wszystko jest oczywiście w stanie idealnym. Bardzo przyjemna sukienka, taka właśnie na imprezę, jak ktoś lubi brązy, super wygląda moim zdaniem. Szczególnie właśnie na szczupłej sylwetce, no i wiadomo, jeżeli ktoś ma ładne nogi. Słuchajcie, lecimy dalej. Pokażę Wam teraz przepiękną sukienkę z Jedwabiu z rozmiarze M. Trochę za duża na mnie. Ja dlatego włożyłam do tej sukienki ten pasek, jeden z tych pasków. To jest Dea Kudibal Copenhagen, rozmiar M. Jedwab, tak jak mówię. Piękny wzór, nie moje kolory, ale piękny wzór z taką brązy, z taką odrobiną różu. Tu ma taką falbankę i związane na dwa takie troczki. Tu jeszcze są takie ozdóbki. Jest tył zameczek mosiężny. Bardzo piękna sukienka, bardzo elegancka sukienka. W fajnym kroju, takim trochę nieformalnym, ale jest to naprawdę już taka, no taka sukienka, powiedzmy, z wyższej półki. Bardzo mi się podoba, może być nawet do oversize'owej marynary, bo wydaje mi się, że będzie to spoko wyglądać, zwłaszcza, że ja mam taką tutaj różową, Wam pokażę, bo elementy różu występują w tym materiale. Dajcie znać, jak się Wam podoba. Włożyłam też buty, które pasują kolorystycznie i teraz są w bardzo modnym stylu, więc tadam! Taka stylowa z tą sukienką z Jedwabiu. 90% jedwab, 5% elastan, tak jak mówiłam, tak jak myślałam. I dlatego właśnie jest lekko podatna, nie będzie się wyciągać w pachach na przykład i na szwach. Bo 100% jedwab w takim kroju węższym ma to do siebie, że jak na przykład sobie coś za bardzo naciągniemy, to może właśnie ona zacząć nam w szwach lekko tak pękać. Trzeba w takich sukienkach uważać, a jak jest troszeczkę elastanu, no to jest to bezpieczniejsze pod tym względem. Słuchajcie, lecimy dalej. Mam piękną sukienkę w stylu vintage i ona jest prawdopodobnie z lat 80. marka Matisse. Tu jest napisane, że to jest 36. Wiecie co? Wydaje mi się, że bardziej 38, bo na mnie jest spory luz w tej sukience. Jest taka trochę za duża na mnie. Nie jest to tak, takie prawdziwe 36. Takie 80'sowe 36 z dużym luzem, więc znowu paski tu Wam mierzę. Czerwone szpilki, paski, tak typowo właśnie. Tu będą takie stylowe, biurowe z lat 80. Tym bardziej, że zaraz też założę do tego żakiet i taką narzutkę też w stylu lat 80., które zobaczycie. No i to jest len. Konkretny skład Wam powiem, ale wydawało mi się, że 100% len, natomiast jest, słuchajcie, nawet jest guzik zapasowy. Portugalska sukienka 100% len. Piękny, przepiękny kolor. Te guziki zachwycają. No i super, że jest dodatkowy guzik, bo z takimi guzikami, jak jeden odpadnie, no to jest koszmar, bo no bo wiecie, guziki są drogie, wszystkie są tutaj na razie. I jeszcze właśnie ten jeden dodatkowy, więc super, super zabezpieczenie, żeby sukienka służyła długie lata. Piękna, przepiękny kolor. W ogóle bardzo ładnie zrobiona sukienka. No i właśnie, do tej sukienki jeszcze Wam mierzę taki żakiet, który tu Wam już pokazuję. Żakiet jest z Trenescru. Typowa firma taka vintage'owa.
I to jest, tam jest fajny skład w tym żakiecie. Piękna podszewka z wiskozy w ogóle, słuchajcie, przepiękna. Długi żakiet, typowy taki właśnie z stylu lat 80. Bardzo fajny, naprawdę jest super, można go jako płaszczyk nosić. Niby to jest też 36, ale wiecie, to są takie bardzo oversize'owe rzeczy, więc spokojnie może być ML. Chociaż on jest wąski dołem, więc wiecie co, M. Może L nie, ale M. 80% wełny, 20% wiskozy i 60% wiskozy jest w podszewce i 40% acetatu, czyli w ogóle nie ma tu żadnych poliestrów. Super i 80% wełny. Świetny niebieski żakiet, taki właśnie płaszczowy już trochę. Dajcie znać, co sądzicie mnie. Ja uważam, że ten żakiet jest cudowny po prostu, jest przepiękny. Taką narzutkę jeszcze mam, którą zastanawiam się, czy przerabiać. Też jest to bardzo ładny kolor, taki stalowy, też jest w stylu lat 80. Passione Collection, 38-40, rzeczywiście większa rzecz, ale nie bardzo duża. Z takim haftem, właśnie takie 80'sowe to jest. Myślałam, żeby z tego zrobić taką crop bluzkę, bo ma ładny kolor, ale dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle. Tutaj tak przelotnie Wam też to mierzę, jak to wygląda. I słuchajcie, zostały dwie sukienki na lato. Jest, jedna jest piękna, piękna i wstępnie zarezerwowana dla jednej pani, która szukała takiej sukienki, więc po prostu jak ją znalazłam, to napisałam, że jest, bo podobna jaką chciała, więc pokazuję. 40, marka Selected, Len, ale zawsze się odwołuję do tych metek jak są, żeby się upewnić. Len z bawełną, no, len wiadomo było, że jest, len 51%, 49% bawełna, cudowny krój, kopertowa sukienka, zupełnie maxi, w modnym stylu teraz, takim węższym i ma rękawek w fajnej długości i to jest taki, taka naturalna biel, to nie jest taki żółty kremowy, tylko taki, taka śmietankowa naturalna biel złamana, typowe właśnie takich lnianych, bawełnianych rzeczy letnich, prawda? One prawie nigdy nie są w takiej śnieżnej bieli, takiej, aż oczy bolą. Piękna rzecz. No i zobaczcie, oczywiście, zobaczcie stylizację z tą sukienką. Druga sukienka jest taka prosta koszulowa z beżem, dlatego mierzę do beżowych klapek ze złotym i do paska, bo ta sukienka jest bardzo oversize'owa, niby to jest 34, ale to jest właśnie z tych dużych oversize'ów, więc spokojnie do L. Jest lekko transparentna, więc to jest tego typu ciuch na lato, albo musicie mieć halkę cielistą, albo nosicie taką sukienkę na kostium kąpielowy po prostu gdzieś tam na wakacjach, na plaży, czy do leggingsów, bo też może być do, na przykład do jasnych leggingsów. Super fajna rzecz, taka bardzo fajnie zrobiona koszula, 100% bawełna, oczywiście. Fajna, naprawdę świetna sukienka. Ja lubię takie swobodne sukienki w takim nieformalnym stylu. Mnie to daje poczucie właśnie takiego luzu, wygody, także jestem zadowolona, słuchajcie. Uważam, że fajne zakupy. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą jednak zdecydowałam się sprzedać po namyśle. Ze względu na kolor. Kolor jest przepiękny, ale stwierdziłam, że jednak jest trochę za ostry i za ciemny dla mnie. Jest to futro z króliczka, taki kożuch, który kiedyś pokazywałam. Jest po sezonie, więc tego futra nie będę jakoś drogo sprzedawać. To jest po prostu kurtka z kapturkiem w takim bordo. Piękna jest, ale wiecie co? Rzeczywiście mam tych futer, tych kurtek. Wystarczająco dużo i mierzyłam tutaj też z rodziną, więc jest to około rozmiar spokojnie do L-ki. Może nie XL-ka już nie, ale do L-ki no problem. Piękna rzecz, naprawdę przepiękna rzecz. Także bardzo Wam polecam tą rzecz. Ma troszeczkę podartą podszewkę, ale to naprawię oczywiście. Także będzie fajnie wyglądać. Kochani, to by było na tyle dzisiaj. Cały haul już pokazałam wszystko. Piszcie, co sądzicie, coś, co ostatnio upolowaliście może w lumpeksie, może ktoś się pochwali swoimi zdobyczami. Kochani, i zapraszam Was na kolejne filmy, będą też stylizacje, oczywiście wiosenne, kolejne w kwietniu, teraz będzie dużo filmików takich właśnie z modnymi trendami, jak je zestawiać z rzeczami vintage i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam, kochani, i pozdrawiam Was już teraz serdecznie,
Cześć. Oczywiście możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com.